Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzecie nasze spotkanie rekolekcyjne. Pierwsze spotkanie było w kościele akademickim. Przypomnieliśmy sobie o znaczeniu modlitwy. Drugie spotkanie to była praca. Przypomnieliśmy sobie o znaczeniu pracy, o tym, co jest najważniejsze na uniwersytecie. A dzisiaj spotykamy się tutaj na ulicy, ponieważ chcemy sobie uzmysłowić, że wszystko to, co dzieje się na uniwersytecie i w kościele akademickim, powinno znaleźć swoje odbicie w naszym życiu codziennym. Ale jak zwykle posłuchajmy najpierw słów listu do Galatów, słów świętego Pawła. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Prawo tu nie jest potrzebne, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało razem z namiętnościami i pożądliwościami. Skoro więc żyjemy mocą ducha, postępujmy według ducha, nie szukajmy próżnej chwały, kłócąc się i zazdroszcząc sobie nawzajem. Rozdźwięk pomiędzy wiarą i życiem to jeden z ważniejszych błędów współczesnego świata. Chrześcijanie tracą siłę przekonywania, kiedy zupełnie inaczej postępują na modlitwie, a inaczej w życiu codziennym. Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christi Fides Laici powiedział, że życie duchowe, kontemplacja i życie codzienne to nie dwa równoległe nurty, ale jeden nurt, prawdziwe życie chrześcijańskie. Zatem, moi drodzy, wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, powinno mieć swoje odbicie w życiu codziennym. A wybrałem akurat ten fragment Pisma Świętego, który mówi o owocach Ducha Świętego, bo te owoce Ducha Świętego to jest jasna weryfikacja, czy my postępujemy według Ducha i czy w życiu codziennym kierujemy się tym, co Duch nam podpowiada. Może warto w okresie Wielkiego Postu właśnie ten fragment listu do Galatów wykorzystać w codziennym rachunku sumienia. Owocami ducha jest miłość, pokój, cierpliwość, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Warto do tego się odwołać i zapytać samego siebie, czy rzeczywiście to, co dzieje się na uniwersytecie, wiedza, którą zdobywam, czy to, co dzieje się w kaplicy, modlitwa i moje spotkanie z Panem Jezusem, czy to owocuje w życiu codziennym cierpliwością, życzliwością, łagodnością i pokojem. Amen.